Cześć, to Marek Sekielski. Chcecie prosić o drobną przysługę? Wejdź na stronę sekielski.pl Ukośnik Ekstra. Jest tam specjalne wydanie mojego podcastu o nałogach. Zajrzyj tam, by wesprzeć bardzo potrzebujących ludzi. Z góry dziękuję. Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy. Witam Was w kolejnym odcinku Farbowania Życia i jak zawsze na początek kilka próśb. Największa i najtrudniejsza dla mnie ze względu na. Wypowiedzenie tego słowa, to prośba o subskrypcję. Proszę, abyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie, zostawiali komentarze. Nie wiem, czy widzieliście, ale ja nawet nauczam się um, wreszcie obsługiwać YouTube'a i staram się odpisywać na, na te komentarze. E, I za, jak zawsze prośba o to, żebyście wspierali e, nasze studio Sekielski Brothers Studio na portalu Patronite i pisali do mnie też e, maile albo zawsze możecie mnie znaleźć na, na socialach. Jeżeli chcielibyście wystąpić w farbowaniu życia i podzielić się e, swoją historią, to ja zapraszam na fotel, ale oczywiście sama też e, Szperam, szperam, nękam na Instagramie i tak na szczęście nie musiałam jej długo nękać, bo bardzo szybko się zgodziła. Ja od dawna chciałam ją zaprosić, ale pomyślałam sobie, no nie, no, no, no Joanna Frejus, no gdzie ona znajdzie chwilę, żeby tutaj do jakiejś serafin z kolonii miłków przyjechać. Dzień dobry, bardzo Dzień dobry. się cieszę, że, że przyszłaś do ofarbowania życia, że sobie pogadałyśmy. Pewnie znacie Asię z jej Instagrama, o matko depresja, świetny jest ten nick, świetny jest ten tytuł. No, o, ma tutaj, tutaj szacun. Ale też <grym> dużo innych działalności prowadzisz. Wszystko jest wokół tego, żeby nam, kobietom, żyło się lepiej. I dziękuję Ci za to jako kobieta, nie jako matka, jeszcze być może. Ale y, jako y, kobieta, i, i pytanie, czy można by cię tak pomnożyć, sklonować, trochę więcej frekwencji? Wiesz co? Ja bym bardzo chciała, naprawdę. Jak, jakby co? To się zapisuje tam do jakichś badań, nie? Jak, jakby, jak najbardziej. Bardzo proszę. Jeszcze za dwie by mi się przydały. Albo ewentualnie, jakby można było dobę trochę wydłużyć. No. no czyli lubisz się trochę zarzucić robotą. Kurczę, no lubię. Ty nie lubisz? Lubię, ale wiem. Teraz już przynajmniej wiem, że to nie jest do końca zdrowe. Na no, pewno. Lubię, ja to bo wiem. to jest taka fajna ucieczka, ale wiem, że no, że przy czymś uciekam i jak się zatrzymam, to wtedy trzeba pomyśleć, a to jest bardzo trudne, Albo ale poczuć, już umiem a to jest jeszcze trudniejsze. Tak, już umiem i uważam, że to jest zajebisty sukces i nawet wpisałabym sobie to w CV. Szkoda tylko, że musiałam tak dużo zapłacić zdrowia i pieniędzy też niestety, żeby to to wiedzieć. Życzymy, żeby właśnie dzięki takim podcastom, jak Twój i mój, kobiety nie musiały czekać do takiego momentu, w którym będzie bardzo, bardzo źle, żeby albo szybciej szły po pomoc, albo uwierzyły, że można inaczej, że wcale nie musi być tak, jak po pierwsze. Na Instagramie, jak sąsiadka. Tak to mówią, w ogóle nie może być. Tak, że w ogóle to, to nie istnieje. Że jak sąsiadki mówią, jak koleżanki mówią, jak inne matki mówią. Z czym przychodzą do ciebie mamy w takiej kryzysowej bądź mniej kryzysowej sytuacji? Czy jest z Twojego doświadczenia jakieś takie słowo albo hasło, które Ci się powtarza w tych opowieściach, że to przez Mamę, rodzinę, faceta, społeczeństwo, inne matki na placu zabaw. Dlaczego one, dlaczego one do ciebie trafiają? Mhm. Wiesz to, co ty powiedziałaś, to, to to się nie pojawia w zasadzie, a na pewno nie na początku. Nie? Rzadko jest to tak, że ktoś przychodzi i mówi. Wiesz, bo ja miałam taką matkę, czy tam, nie wiem, ten, że ten, ten, ten mąż, partner, to, to jakoś częściej. Ale rzadko jest tak, że ktoś przychodzi z takim pomysłem, że przez coś się czuje tak, jak się czuje. Nie? Raczej to są osoby, które przychodzą i ten refren, który się powtarza, to jest to, że ja nie mam siły. Nie, nie mam siły, żeby... Żeby, żeby robić to, czego się ode mnie oczekuje, nie mam siły, żeby się opiekować swoim dzieckiem, albo po prostu nie mam siły, po prostu być, nie? że to się chyba jakoś najczęściej pojawia. W kontekście mam, z którymi się spotykam, bardzo często jest też opowieść o tym, że mm, mam w sobie dużo złości, nie? że to jest jakiś często taki zapalnik, taki moment, kiedy... Mm, Mamy postanawiają sięgnąć po wsparcie, że jak się bardzo dużo złoszczą ym, na osobę partnerską, na dziecko, na siebie, nie? to wtedy ym, to jest taki często punkt, kiedy się zapala taka lampeczka, że a okej, okay, dobra, coś tu jest nie halo. I myślę sobie, no całe szczęście, że my strasznie tej złości nie lubimy, ona jest jakoś właśnie społecznie bardzo źle postrzegana, szczególnie kiedy dotyczy matki. Nie? Um, bo, no bo kobiecie nie przystoi, ale matce to w ogóle nie wolno się złościć. Nie? Więc to jest bardzo często takie, taki moment, kiedy przychodzi osoba do gabinetu i mówi, wiesz co, ja po prostu jestem ciągle w zła, jestem ciągle wściekła. Nie? I za tym oczywiście jest taka opowieść, że to oznacza, że jestem beznadziejną matką, że to oznacza, że sobie totalnie nie radzę, że to oznacza, że muszę jeszcze bardziej sobie dokręcić śrubę. I, I tak próbuję, ale to nie działa i wściekam się coraz bardziej. No i my trochę w tym gabinecie otwieramy, tak? o co tam chodzi, o czym jest ta złość, dlaczego ona przychodzi, jaką ona pełni funkcję, nie? co ona mi chce przekazać po prostu. I ukaże sobie to jest troszkę coś innego, ale u bardzo wielu osób to jest o tym, że tak bardzo chcę spełniać jakieś różne oczekiwania, cudze, ale też własne. Tak bardzo chcę równać do tego, co widzę właśnie na Instagramie, gdzieś tam u innych, mam, co mi się wydaje, że u nich jest jakąś codziennością. Tak bardzo chcę do tego równać, tak bardzo chcę dawać radę, że przykręcam tę śrubę coraz bardziej, no i to oczywiście nadal nie rozwiązuje problemu, bo pod złością... Najczęściej, w ogóle pod trudnymi emocjami, najczęściej są jakieś niezaopiekowane potrzeby. Ale ty nie zajmujesz się, nie pracujesz tylko z kobietami, które y, są już matkami, prawda? Zajmujesz się też y, y, kobietami, które na przykład niestety nie zostały mamami, bo są po doświadczeniu poronienia, albo które zdecydowały, że w tej chwili nie chcą być y, matkami, bądź nie mogą, nie dźwigną, czyli są po doświadczeniu y, aborcji. Więc jakby cały ten około macierzyński światek przytulasz im. Tak, wiesz, bo dla mnie to wszystko jest tak naprawdę w jednym worku. Dla mnie to wszystko to są jakieś drogi macierzyństwa, ale też jakieś drogi po prostu by bycia. Nie? Pracuję też zupełnie poza kontekstem takim macierzyńsko-okołopolodowym. Pracuję też z osobami, które z jakichś powodów mają takie, nie mają wiesz, poczucia bezpieczeństwa, mają dużo takiej m, krytycznej części, która im coś tam utrudnia. Z takimi osobami, które gdzieś szukają, wiesz, równowagi i trochę nie wiedzą, dlaczego jej nie mają, które y, doświadczają depresji, zaburzeń lękowych. Też w takim pozamacierzyńskim kawałku. Ale czy można powiedzieć tak, bo też spotkałam się z takimi e, opiniami, komentarzami, ale nie, nie profesjonalnymi. To jest taka, wiesz, też myśl, którą, którą gdzieś tam e, na takim przysłowiowym forum, albo wiesz, gdzieś rzucony, mogłam e, wyczytać, e, że jeżeli rzecz jest niezałatwiona, jeżeli ktoś tam jest ze sobą nieułożony, to to wyjdzie, e, jak się urodzi dziecko. Ehm, czy można się tak zacisnąć, że jednak nie wyjdzie? Wiesz, pewnie można, wszystko You're można, nie? Jak się tam bardzo chce i się odpowiednio mocno zaciśnie pośladki, zęby i w ogóle i będzie się odpowiednio ignorowało tam różne sygnały, to, to pewnie przez jakiś czas na krótką metę wszystko można. Ale ym, 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 wiesz co, ja nie wiem, czy zawsze to gdzieś wybije i tak dalej. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ten moment, yy, kiedy zostajesz matką, albo w ogóle w jakiś sposób stykasz się z tym tematem, czyli na przykład chcesz zostać matką, ale nie możesz, albo masz dużą presję, żeby zostać matką, a w sumie nie chcesz, no albo właśnie doświadczysz tej straty okołoporodowej. To, to jest taki moment, kiedy my się bardzo kontaktujemy z takimi różnymi opowieściami. Albo nie kontaktujemy, albo nie kontaktujemy tak, ale że, że często to, to jest, co do, co do nas puka, nie? że zobacz, jak zostajesz matką, to tam się przewala bardzo dużo rzeczy, bo trochę jest o tej twojej relacji ze sobą samą. Trochę jest o tej relacji z tym nowym człowiekiem. Tu się bardzo dużo może zadziać, nie? Bo tu, to jest taki bardzo specyficzny taniec gdzieś, wiesz, odpowiedzialności, autonomii, yy, bycia blisko, bycia nieblisko, dostrajania, rozstrajania. I wiesz, to jest trudne. Tam się ma prawo bardzo dużo rzeczy uruchomić. Ale oprócz tego, zobacz, jesteś w takiej sytuacji, w której ty patrzysz na swoje dziecko, trochę twoja taka część takiego wrażliwego dziecka może się wtedy uruchamiać i możesz nagle myśleć o sobie, jak byłaś takim dzieckiem. No to cię może prowadzić do jakichś myśli o tym, a jak Twoja mama się zachowywała wobec Ciebie, jak Ty byłaś dzieckiem, a jak Ona się czuła, jak Ty byłaś takim dzieckiem. Nie wiem, że nam się bardzo dużo otwiera, a do tego, no bo to jest gdzieś tam w takiej, powiedzmy, gdzieś w głowie, nie? Ale oprócz tego, no, mamy takie bardzo realne, tak, relacje, w których się naprawdę może bardzo dużo dziać ym, w tym czasie, y, bo to jest twoja relacja, no właśnie, z matką, y, twoja relacja z partnerem, czy z partnerką, twoja relacja, y, nie wiem, znowu z bliskimi osobami, y, nie wiem, z teściową, tak? Ym, y, jak, jak, to, to po prostu są jakieś takie totalnie te, ruchy tektoniczne, które się, nie? Wykonują. Ja w którymś odcinku swojego podcastu to porównałam do takiego lądowania po prostu na księżycu, nie? Że to jest jakaś tak nowa sytuacja, w której się tak dużo może zadziać. Wiesz, jak tam Apollo leci na księżyc na księżyc, to tam jest, wiesz, cała wielka ekipa, która tym zarządza, nie. A tutaj, kurczę, lecisz w tej rakiecie i masz takie, no jakby to ogarnąć, nie? Nie ma często, nie ma tego wsparcia, bo myśmy się już tak wyindywidualizowali w tym naszym życiu, że, że często jesteśmy jakoś sami i same z tymi różnymi rzeczami. Nie? Co więcej, my lubimy bardzo mieć kontrolę nad wszystkim i to jest często bardzo złe, często jest dobre i no, dzięki temu... Na przykład robimy jakieś e, super rzeczy, ale też my jako kobiety lubimy mieć kontrolę, bo, bo jesteśmy też tak e, wychowane, a tu hmm. to jest sytuacja, nad którą kurczę, nie masz kontroli. No nie masz. No, no nie masz. Prostu, sorry, tam, trzeba... tam, musi, tam, tam może pójść po prostu wszystko. Tak, nie tak. Nie? Mhm. Możesz mieć dziecko, które śpi, e, robi kupę i je, i w ogóle jest cudownia, a ty masz e, e, paznokcie zrobione. No cudnie może być, nie? w sensie może być ekstra, tak tak a może mówią. być taki dramat, że, że nie, no i hmm. I jeszcze jest takie poczucie niesprawiedliwości w tych y, kobietach, y, które właśnie nie mają tego cudownego dziecka? Jest poczucie niesprawiedliwości czy jest poczucie kary czasami? Yy, ja mam wrażenie, że jest to takie poczucie, że to moja wina, bo ja nie daję rady, bo gdybym dawała radę, mhm. wiesz, no to tak, ona, by spało, tak? tak to ono by spało, wiesz, regularnie by robiło mhm. kumpę yy, i wiesz, i, i nie, bolało, nie nie bolałby je brzuszek, nie? Yy, że tak, takie mam doświadczenie, Czyli, że, że, że co to źle. bierzemy na siebie, tak. Że jak, że jak mi dziecko nie śpi, to, to ja to robię. Nie? Źle, że jak moje dziecko ma te tak, tak zwane kol, kolki, no to ja, tak? bo ja zjadłam kapustę tam trzy mhm. lata temu na Wigilii. Nie? No, że to jest o tym dla mnie opowieść, że to poczucie niesprawiedliwości, wiesz, pewnie tak, gdzieś tam u, u niektórych osób i tak dalej, pewnie tak, że, że trochę, o, bo ty masz takie dziecko, a ja mam takie i trochę, nie, to, trochę to jest trudne, ale rzadko to słyszę. Raczej to jest takie, zbieram i biorę po prostu na siebie, to wszystko moja wina, nie? Tam po prostu, e, wiesz, halny przewrócił sto drzew, moja wina, nie? A ze swojego doświadczenia jakbyś to wytłumaczyła? Takim patriarchatem, który trwa od lat? Dlaczego jest tyle poczucia winy w nas kobietach? No, wiesz Gosia, no zastanów się, no, kto odpowiada za to, jak dziecko na środku sklepu tam leży i wiesz, wrzeszczy, że coś tam. Hmm. To kto za to odpowiada? Nie? Kto odpowiada za to, że, że dziecko, no właśnie, jakoś się w jakiś sposób zachowuje, albo się w jakiś sposób nie zachowuje, albo jest zdrowe, albo nie jest zdrowe, że je dobrze zbilansowany posiłek, albo je tam, nie wiem, bułę, suchą i parówkę? Nie, no kto za to odpowiada? Takim. W takiej narracji społecznej. Tylko matka. No tylko matka, wiesz. Ojciec jak wyjdzie na spacer z dzieckiem. To brawo, to... brawo. Brawo, po prostu wszyscy, tak. No? Wszyscy biorą mu brawo, wiesz, na chodniku, po prostu się odbywa, bo jaki to wspaniały obrazek. Ale nie? to się trochę zmienia, Twoim zdaniem, czy niestety mm -hmm. y, jesteśmy w Warszawie? To zależy, no właśnie, to zależy, co pytasz, bo to może się zmieniać, wiesz, na Warszawskim Żeli Bożu, mm -hmm. bo tutaj to w ogóle sama czasami takie. Gdzie są te matki? Gdzie matka? Ciągle, ciągle ojcowie z tymi dziećmi, ale no, mówimy, wiesz, o jednej najbardziej hipsterskich miejscówek w największym mieście w tym kraju, nie? w stolicy. Więc, um, więc z tego punktu siedzenia, no to tak, zmienia się bardzo dużo. Ale, ale tak jakby wyjść poza, to, no to niekoniecznie, nie? to nadal jest to powiedzieć o tym, że to matka przyjmuje opiekę niemalże wyłączną nad dzieckiem, przynajmniej przez te kilka pierwszych lat życia tego dziecka, z bardzo wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że tak nam zawsze wszyscy wmawiali, oczywiście, że to jest totalnie patriarchalny układ, nie? Yy, że to są takie, że to jest jakaś seria takich przekonań które my mamy, że no właśnie to, no to właśnie ja odpowiadam, nie? to właśnie jest moja wina jak coś tam nie idzie, to właśnie ja powinnam że, że z jednej strony to jest o takim zabezpieczaniu tego dziecka, że to jest yy, matki rola trochę to ma takie biologiczne podłoże ok, ale poza tym ma absolutnie społeczne tak, to jest taki społeczny przekaz, że to, jest, że to jest twoje i to jest twój obowiązek Um, ale zobacz jak to się zazębia z takim no, no jeżeli ja zarabiam mniej a w patriarchalnym świecie zarabiam mniej y, to bardzo ja już często, zostanę no to, no, to nie kto opłacę, zostanie no, z tym dzieckiem no to tak no to ty idziesz do tej pracy na te 8-10 godzin utrzymujesz tę naszą rodzinę a ja sobie posiedzę z dzieckiem nie? I nikt nie zwraca uwagi na to, że po pierwsze to siedzenie z dzieckiem to ma tyle wspólnego z siedzeniem, co wiesz, nawet nie jestem w stanie znaleźć do brak. <grystanie> nie się nie da. <grystanie> po drugie, że wiesz, nawet naukowcy wyliczyli, że to jest jak masz jedno, jedno małe dziecko, to jest dwa i pół etatu mniej więcej, mhm. nie, żeby je ogarnąć. A po trzecie, naprawdę bardzo rzadko rozmawiamy o tym, że to jest totalnie nienaturalna sytuacja. Że wiesz, jak spojrzysz na to, jak opieka nad dziećmi wyglądała 50 czy 100 lat temu, a jak spojrzysz, jak to wygląda w tradycyjnych społecznościach, to po prostu nigdy nie było tak, że siedzi po prostu ta mama z tym dzieckiem sama w tym mieszkaniu, żeby wyjść z tego mieszkania, to tam się musi wytarabanić z tym wózkiem. No nie było tak, bo żyliśmy w społecznościach no tak. a teraz żyjemy na zamkniętych osiedlach w społecznościach, w wielopokoleniowych rodzinach, w wielopokoleniowych domach w wioskach nie? No nie mamy tego teraz, nie mamy tego dostępnego i nagle się okazuje, że wiesz, jesteś przez ciążę sama, rodzisz w sumie sama bo medykalizacja porodów też nam nie, nie pomogła w budowaniu takiej wiesz, więzi ze sobą, z innymi kobietami i tak dalej Potem w tym połogu jesteś totalnie sama, bo co najwyżej ktoś przyjdzie, wiesz, dziecku, przynieść zabawkę, ale tobie zupę to już niekoniecznie. I, a potem masz cały, ale jeszcze te momenty, wiesz, ciąża, poród, połóg, to jeszcze jest jakoś zaopiekowane, no bo tam przyjdzie do ciebie ta położna, no nie, tam niby, niby ta opieka y, jakaś jest, ale potem jest cały ogromny kawałek wczesnego macierzyństwa. I w ogóle macierzyństwa. I w ogóle życia takiego, wiesz, z, z, z takimi często trudnymi doświadczeniami z tego okresu okołoporodowego, okołomacierzyńskiego. I ty nadal jesteś w tym sama. Tak? Bo jak jesteś z małym bobaskiem gdzieś tam w kolejce, to jeszcze ktoś cię może przepuści może. <laughs> Ale jak to jest już takie trzyletnie dziecko... Które teoretycznie w obsłudze jest już tak wiesz, łatwiejsze, no to tam już jest na umowie. No to już nie w ma co narzekać. Co ty się żalisz, że Odchowamy. trzeba było się żalić e, jakoś wcześniej na trzy e, lata. To tak, już nawet z nas w ogóle. wcześniej nie ma na to przestrzeni, ani zasobów, ani w ogóle możliwości. Trochę się wstydzimy, nie? Że, że nam jest trudno, więc po to nie sięgamy. I potem tak doniesiemy, nie? Latami. A jak długo um, można um, usprawiedliwiać sobie swój kiepski stan hormonami? No, myślę, że całe życie. Szczególnie jak jesteś kobietą, nie? To tam takie zewnętrzne przekazy pod tytułem o, jesteś przed okresem, masz okres, jesteś po okresie, tak? No to jest przecież w standardzie. Um, no więc osoby w okresie okołoporodowym mają to samo, tylko więcej, tak? Mm. Że jest mi smutno, no bo hormony. Tylko mm, jak odróżnić ten smutek hormonalny od tego, że już wkraczasz w depresję? No wiesz, myślę sobie o tym, że, ten, że taki hormonalny dół, który oczywiście się dzieje, wiesz, 8 na 10 kobiet w okresie tym okołoporodowym doświadcza trudnych emocji. Z bardzo wielu powodów, a między innymi dlatego, że, że tak ta fizjologia. Doświadcza też tych trudności, więc to się siłą rzeczy na, na naszym samopoczuciu, też takim psychicznym e, gdzieś odbija. Mm, ale to w końcu mija. Tak? To mija po, po tygodniu, czasami po dwóch tygodniach, ta sytuacja się stabilizuje i zaczyna być coraz lepiej. W depresji tego nie ma, tak? Zostajemy po prostu w tym dole. Zostajemy i tak brodzimy e, tygodniami, miesiącami. E, bardzo trudno jest o te momenty, kiedy jest lepiej. Bardzo trudno jest o te momenty, kiedy czuję, że okej, okay, jestem zmęczona, ale, ale mam gdzieś pod spodem tę radość. Nie? Może trudno mi jest to ukazać, ale wiem, że jak się tak wyśpię, bo ktoś przejmie ode mnie dziecko, zjem dobre i wyjdę na spacer do paczkomatu, to mi się ten nastrój poprawia. tak no W depresji mi się nie poprawi. No, jestem w stanie jakoś tam funkcjonować, bo muszę, tak, tak. bo na przykład ja jako osoba y, z depresją, jak było bardzo, bardzo źle, mhm. ja nie muszę nie mam dziecka, tak. mogę iść spać, tak? mogę sobie uciec w sen, a tutaj e, nie mogę uciec w sen, nie mogę sobie wyjść, no nie mogę, nie, bo mam malutkie dziecko, bo karmię, bo to, bo tak. tamto. E, I to jest jeszcze jeden kamyk do tego ogródka, tak. który może sobie jeszcze bardziej dowalić depresji, w depresji, że nie możesz być słaba. Tak, jest w ogóle bardzo dużo tych kamyków w kontekście depresji takiej okołoporodowej, nie? Bo z jednej strony, tak jak mówisz, nie? Każda osoba po psychoterapii, no dobrze, no nie realizujmy, nie każda, ale wiele osób po psychoterapii wie, że generalnie depresja jest takim stanem, który lubi nawracać który jest trochę jak, wiesz, wirus ospy i opryszczki, że jak tam... Raz był. Tak, że, że generalnie... To tą bakterię masz w sobie, nie? Że trochę uśpiono, to... No. Wiesz, nie chcę, żeby to zabrzmiało tak y, y, pesymistycznie, ale trochę tak jest, że jak masz tendencję do doświadczania takiego obniżenia nastroju albo doświadczania y, lęku, nie? I tak dalej, no to trochę to masz po prostu. Masz tę no, tak skalibrowaną wrażliwość, że po prostu trochę to w tobie jest już. Nie? Jak doświadczyłaś już jakiegoś epizodu depresji, jednego lub kilku, no to też tam trochę statystycznie jest zawsze większa szansa na kolejny, tak? Natomiast jak przechodzisz w którymś momencie psychoterapię, bo mówię w którymś momencie, bo mam totalną świadomość, że to nie zawsze jest tak, że przy pierwszym epizodzie sięgamy po pomoc, nie? Częściej to jest drugi, trzeci albo tam gdzieś od 15 lat, nie pamiętam, tak? kiedy mi było miło. Mm, ale jak już przejdziemy taki pełny cykl psychoterapii, która nam daje różne narzędzia, która nam pozwala w ogóle zrozumieć o co tu chodzi, kiedy ja y, wchodzę w ten stan, y, co jakoś mnie bardziej poprawia, czym jest w ten stan, stan, stan. W ogóle, Czym nie? w ogóle jest ten stan, tak, nie? Kiedy mnie ono jakoś bardziej zagraża, to po takiej psychoterapii ja wiem mniej więcej jak o siebie zadbać, żeby minimalizować to ryzyko, nie? Psychoterapia nie jest czymś, co ci tam przyklepuje, dobra, nie? Już po prostu masz certyfikat, powiedz sobie na ścianie, już Cię to nigdy nie spotka. Jest takim czymś, takim po prostu jakimś ogromnym zbiorem narzędzi, które mm, po, pozwalają mi się sobą zaopiekować na co dzień, ale też w takich momentach, kiedy jest jakoś trudniej, na tyle, żeby mm, być może tego epizodu nie doświadczyć albo żeby wiedzieć, kiedy sięgnąć po wsparcie, nie umieć to rozpoznawać. No i teraz zobacz, jesteś po psychoterapii, masz te wszystkie super narzędzia, wiesz, że ci tam pomaga, aktywność fizyczna, y, ćwiczenia uważnościowe, y, relaksacja progresywna, albo coś tam jeszcze. Super, jak sobie sama mieszkasz, nie? albo Tak, albo właśnie sen, sam, czy coś, no. Jak mam doła, to po prostu tak. czuję, że mam gorszy nastrój. Albo idę sobie na zdrowy kręgosłup, cokolwiek. Tak, to sobie, to sobie pójdę gdzieś tam, spotkam się z kimś tam, albo właśnie po, po prostu się położę pod kołdrą, 11 godzin godzin przez pieciągiem, i generalnie, a potem się najem czegoś pysznego uh -huh. i już mi jest jakoś trochę lepiej, czuję, że o siebie zadbałam, obserwuję dalej. Nie? Albo właśnie sięgam po wsparcie, idę na grupę wsparcia, idę do, y, do swojego terapeuty, do swojej terapeutki i tam przegaduję, co się dzieje, takiego i tak dalej. Mam czas, żeby sobie usiąść te swoje ćwiczenia, poznawcze z psychoterapii porobić na przykład, nie? Albo tam sobie planuję więcej rzeczy, które mi ten bilans przyjemności trochę przychylą na tę dobrą szalę. Czyli wiesz, żeby takie swoje techniki poznawcze, behawioralne, w których się nauczyłam w ogóle mam. Na czas. przykład, mam. No tak, a podstawa, jak nie? jesteś mamą małego dziecka, takiego wiesz, turbo malutkiego, no to po prostu, zresztą w ogóle, jak myślę sobie, jak jesteś matką, to, to po prostu ten czas, który ty możesz przeznaczyć na to samodbanie, drastycznie się kurczy. I mm, trochę jest tak, że okej, okay, ja wiem, co bym chciała zrobić, no ale kurczę, fizycznie nie mam na to nagle czasu. Nie? To jest jeden kamień. Drugi kamień jest taki, że... Y jak doświadczasz obniżenia nastroju albo innych trudności takich emocjonalnych, bo to przecież nie musi być smutek, to może być lęk na przykład, nie? Yy, albo jakaś taka mieszanka. Yy, jak tego doświadczasz w tym okresie okołoporodowym, to nie dość, że to jest trudne, bo ty tego doświadczasz, ale jeszcze tam przychodzi taki metapoziom, że kurczę, jak ja tego doświadczam, to jeszcze obciążam to moje dziecko, które przecież zasługuje na najlepszą matkę na świecie, a nie na najgorszą, a ja się aktualnie czuję jak najgorsza. Nie? to jest jeszcze ten dodatkowy poziom, ten dodatkowy kamyk, który nam wpada do, do tego plecaka. I no i ta cała narracja taka społeczna, nie? Że to po prostu nie powinnaś czuć tego. Tak. Tylko powinnaś latać tam pod sufitem z radości, bo oto zostałaś mamą. Nie? Albo myślę, że, nie jakby, no, czy depresja poporodowa, czy po prostu depresja jakby ma, 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 ma punkty wspólne i takie punkty podstawowe, mhm. i jak sobie myślę e, o swojej depresji i o samopoczuciu takim najgorszym, jakim byłam, i o, o myślach, jakie miałam na swój temat, mhm. na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, to wszystko było absolutnie dramatyczne. Mhm. Więc. Jak pomyślę sobie o, o, o kobiecie, która doświadcza depresji okołoporodowej e, i myśli właśnie jeszcze nie dość, że o sobie, to jeszcze o tym malutkim dziecku i czasem są to naprawdę najgorsze myśli, ostateczne. E, przy czym ja jako osoba nie mająca dziecka myślałam sobie, ok, najwyżej nie będzie tylko mnie, nie? a tu jeszcze jest malutkie dziecko i albo, no powiedzmy to sobie wprost, kobiety czasem są w takim stanie, że sięgają po pomoc dlatego, że same nie chcą żyć, albo jest w nich jakiś lęk o to, że po prostu tak nie czują więzi z tym dzieckiem, że mm -hmm. też nie chcą, żeby ono w ogóle żyło, było. Nie? I, mm -hmm. i, I myślę, że to jest tak gigantyczne poczucie winy, że jak w ogóle można pomyśleć, w ogóle jak można mieć myśli samobójcze. Jak ja je miałam pierwszy raz w życiu, to było dla mnie tak przerażające uczucie, że w ogóle coś takiego przyszło mi do głowy. Mhm. E, I nie, nie, nie miałam planu samobójczego ani tendencji, tylko ja miałam myśli. I one mnie tak przerażały, że to nie jest moje. Ja się boję, ale to mnie zawładnęło. Więc y, takie myśli potrafią zawładnąć y, matką młodą, prawda? No, no tak, oczywiście, że tak. Przecież to ta, jest w takim poczucie wiedzy. Weź, powiedz y, mężowi, facetowi, matce teściowej, koleżance. Nie? Tak, wiesz co, to czasami ma też taki, mm, takie zabarwienie, że to jest wręcz na tle. Powiedziałaś bardzo ważną rzecz, mm -hmm. powiedziałaś o tym, że w depresji yy, te myśli na swój temat są bardzo ciemne. Nie? Oczywiście na temat y, mojej przeszłości, przyszłości, nie? Że, to, że to jest ale wszystko, ale na swój, też, ale na swój temat wszystkie. tam jest bardzo Przecież dużo nie... takich tak, no. ciemnych myśli. I teraz w momencie, kiedy to spotyka mamę bardzo małego dziecka, to tam się otwiera taka przestrzeń, że ponieważ ja jestem właśnie tak beznadziejna, jestem, jestem tak okropna w roli tej matki, to ja wręcz zostając przy tym dziecku mu robię gorzej. Nie? Jest to taka treść, że lepiej, żeby się tym moim dzieckiem to zajął ktoś bezwiel. inny. Nie? No, i że, no i żeby to się wydarzyło, no to ja się jakoś usunę. Nie? Ale oczywiście tam jest też bardzo dużo takich treści, może być, że na przykład... Hmm. Że mi jest to tak trudno w tym momencie. No, a to tak klasycznie mhm. nie? depresyjnie, że jest mi w tym momencie tak bardzo trudno, to się nigdy nie skończy. Mhm. Nie? Tak. No to tutaj jest jeszcze taka dominanta, że to się nigdy nie skończy, bo ja przecież już jestem tą matką. Nie? Jakby perspektywa, że za 18 lat to dziecko się wyprowadzi z domu yy, jest absolutnie nie do zniesienia. No, jak jeszcze mhm. słyszysz, yy, na przykład w depresji słyszysz, że życie jest ciężkie, mhm. że inni coś tam, a inni mają gorzej, mhm. że to, że tamto, a jako matka jeszcze słyszysz, to będzie najgorszy rok w twoim życiu, tak. nic już nie będzie takie samo, albo potem będzie lepiej, albo no każda tak ma. No. A zobaczysz, tak. a zobaczysz, za rok no. zobaczysz, to dopiero będzie. Teraz ci jest trudno, zobaczysz, jak, jak zacznie ząbkować. Tak. I najgorsze chyba jest to, że y, wszyscy komentują nie pytani i nie proszeni mhm. o komentarz. Ja się mhm. na przykład tego oduczyłam, żeby komentować, jeżeli ktoś mnie nie poprosi. Jeżeli przyjaciółka mi o czymś opowiada, to ja owszem mogę zająć stanowisko, jeżeli ona będzie chciała, żebym ja patrzyła z perspektywy. Ale nie rozumiem trochę dlaczego ludzie sobie uzurpują prawo do komentowania, kiedy nie są o to proszeni. Mamy jakąś taką tendencję. Już nie mówię o komentarzach internetowych, bo generalnie to nie wiem, kim jest ten XYZ i co myśli na mój temat. Ale jeżeli wiesz, jakaś bliższa, dalsza osoba coś komentuje, a ja nie proszę, to to nie jest... Wspierający Wiesz, To się oczywiście wydarza na różnych poziomach, nie? bo te komentarze są y, często z takiej intencji, że chcę ci pomóc, chcę cię wesprzeć, tylko jakoś tak mi to nie? wychodzi tak, że cię nie wspieram, y, bo trochę nie wiem, co powiedzieć. Nie? To jest to takim właśnie zaopiekowanie też własnej bezradności, że ty mi tu mówisz o czymś trudnym, i ja tak nie wiem, co z tym zrobić, i tak trochę przerzucam ten kartofel gorący. nie? Y no, tak, ale jakiej bezradności Jasia, no jesteś, zostałaś matką taka jest rola kobiety tyle jest kobiet na no świecie, tak. one rodziły w ogóle w lepiankach, w szałasach tak, tak. i taka jest rola taka jest natura no to w ogóle jest, taki jest cel, tak, rozumiesz, tak. twojego bycia nie no, no to jak tu można poczuć się poczuć się gorzej, to jest wymysł i fanaberia, i przede wszystkim kiedyś nie było depresji poporodowej tak, kiedyś w ogóle nie było depresji tak. kiedyś nie było też trudności z karmieniem piersią w ogóle, wiesz Kobiety tam rodziły w polu i, nie, i tam jeszcze kończyły robotę i dopiero... Albo piątka, co, ty masz jedno i narzekasz. Tak, tak, no zawsze jest, wiesz, jakiś powód, żeby komuś powiedzieć, że jakby jego cierpienie nie jest wystarczająco, wiesz, uzasadnione, nie? I w kontekście mam się to wydarza po prostu bardzo, bardzo często. Co zrobić, żeby tak nie, tak nie cierpieć... Ja wiem, że to jest, to jest bardzo trudne, bo, bo to trzeba bardzo przerobić, że takie hasło, które nawet byśmy usłyszeli, najmądrzejsze, jeżeli ono trafi do nas w momencie, w którym no, nie mamy siły na nic, to ono nie zadziała. Jeżeli to hasło trafi do nas w jakimś takim lepszym już momencie, to jesteśmy w stanie sobie nawet je wziąć za sztandar. I, i o tym, co powiedziałaś, że to się nigdy nie skończy. Ja też tak kiedyś myślałam. A teraz jak mam gorszy dzień, to wiem, że że on się skończy, że tak. jakby to nie jest stały stan. Nie? To jest ten plus tak. tego, że tej świadomości. Że, 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 tak, że wyszłaś z depresji, nie? że sobie tak. to zaopiekowałaś. Tak, że wiesz, jak, że to nie jest jak kobiety y, mogą sobie y, pomóc, y, żeby jakoś nawet kurczę przeczekać ten czas. Do wizyty pierwszej u psychiatry bądź terapeuty, bo to, to jest w ogóle mm. inna para kaloszy. Tak. Jakie to są straszne terminy? Co kobiety mogą zrobić, jeśli nie mają pieniędzy? Mm. A, czytać? Słuchać podcastów? Piesz, jakby, jak sobie pomóc? To nie? jest. Y to jest tak bardzo duże uh -huh. pytanie, to jest tak bardzo duży temat, bo tam jest, wiesz, dużo rzeczy w ogóle do zauważenia i na przykład czytanie, no w pierwszej kolejności musisz sobie, to jest świetny pomysł, uh -huh. nie? Że tam sobie, żeby tam sobie poczytać, a z drugiej strony yy, 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 wiem, że jest też tak, że im więcej czytamy, tym znowu, zobacz, więcej wymagamy, a to powinnam tak, a to powinnam tak, nie? Więc trochę to jest o tym, że musimy to wypośrodkować. Dużo no, rzeczy mi się otwiera, jak pytasz, co można zrobić. Pierwszą rzeczą, jest, o której myślę, jest to, że my w ogóle potrzebujemy bardzo świadomie podejść do tematu. Na tyle, na ile się da. Żeby sobie pooglądać te moje przekonania na temat tego, jaka powinna być matka za co ja tu właściwie odpowiadam. I bardzo często, jak sobie to pooglądamy, to się okazuje, że ja mam jakiś taki właśnie taki zestaw przekonań na temat bycia matką, który mi utrudnia bycie po prostu... Yy, yy taką wystarczająco dobrą mamą, nie? Że tam jest jakiś taki zestaw pod tytułem y, matka jest zawsze uśmiechnięta, matka zawsze daje radę, matka wszystko ogarnia. Y, tam jest jakiś zestaw wspomnień, moja matka to zawsze tam pięciodaniowy posiłek codziennie, y, y, zawsze posprzątane, y, nigdy nie narzekała. Albo właśnie w drugą stronę, moja matka tam zawsze ogarniała pracę i piątkę dzieci y, i w w ogóle jeszcze miała czas na hobby, nie? a ja tu po prostu przy jednym się rozsypuję. Że tam mogą być jakieś przekonania, że jeżeli jakoś ja czuję trudne emocje, to znaczy, że nie daję rady. Nie? Że cała duża przestrzeń, taka, w której jakoś mogłybyśmy sobie powiedzieć a okej, okay. to jest trudny moment, to jest po prostu taki czas, kiedy ja potrzebuję się jakoś zaadaptować do tej ogromnej zmiany, to jest taki czas, kiedy mam prawo czuć te wszystkie różne trudne rzeczy i tak dalej. Cała ta przestrzeń, w której ja bym sobie mogła powiedzieć po prostu, hej, jestem okej, okay. to jest okej, okay. wszystko co czuję jest okej, okay. mam do tego prawo, mam prawo tego doświadczać, mam prawo to zaopiekować, mam prawo sięgnąć po wsparcie, nie? to cała ta przestrzeń jest bardzo często jakoś minimalizowana, bo w ogóle niedostrzegana. nie dostrzegana. Nie robimy sobie na to miejsca. Nie? Więc gdybym miała od czegoś zacząć, to po pierwsze bym zachęcała do tego, żeby sobie w ogóle zrewidować, co my myślimy na temat bycia mamą, co my myślimy o sobie jako o mamie. Nie? Yy, żeby sobie pooglądać, czy tam nie ma właśnie takich, takich jakichś zniekształceń. Bo ja mogę mieć taką wiesz, przyjętą z takiego... Yy, z takiej społecznej narracji, z przekazu kulturowego, yy, właśnie z jakiejś takiej opowieści rodzinnych itd. Ja mogę mieć tam jakąś opowieść pod tytułem, że właśnie matka to jest taka, taka, taka i taka. Zawsze daje radę, zawsze się uśmiecha, nigdy się nie smuci, yy, gotuje, sprząta i tam coś jeszcze, nie? Yy, yy. Mogę mieć taką opowieść, ale ja się z nią mogę jako dorosła kobieta, aktualnie matka swojego dziecka, najzwyczajniej w świecie po prostu nie zgadzać, albo mogę mieć chociażby taką przestrzeń jakiejś elastyczności, że ok, przekaz w mojej rodzinie był taki, ale ja mogę też jakoś inaczej, nie? Że w mojej rodzinie może być inaczej, ja mogę to trochę inaczej ułożyć, ja jestem osobnym bytem i ja mogę mieć potrzebę inaczej. Nie? ja mogę mieć potrzebę, nie wiem, mieć wsparcie niani na pół dnia, bo jestem na przykład, nie wiem, wysoko wrażliwa i potrzebuję się regenerować, tak? Nie wiem, cokolwiek. Ale to jest, że to jest opowieść o mnie, że ja nie muszę tych kulturowych wzorców tak bardzo sztywno, czy takich rodzinnych podań tak bardzo sztywno realizować, nie? Druga rzecz, o której sobie myślę, że to jest ważne, żeby mm, nie być samą. Nie? I y, oczywiście, że to co nam się otwiera, to że to jest jakoś że to sięganie po wsparcie, jak czuję, że mi emocjonalnie jest trudno, to najczęściej jest no, pójść właśnie do psychiatry, do, do, do psychologa około do psychoterapeuty czy psychoterapeutki. Jasne, że tak. To jakby absolutnie się widzimy u siebie w ogóle jakieś takie objawy, które nam przywodzą na myśl, że my możemy mieć jakąś trudność, nie? że to już trwa za długo, że to jest zbyt głębokie, że pojawiają się myśli samobójcze i tak dalej to oczywiście, że to jest jakiś bardzo ważny kierunek, tak? Że się ustawiam w ogóle w tej kolejce do psychiatry, do psychoterapeutki, do, do psycholożki, nie? W ogóle tak szczerze, a propos tych terminów, to warto się w takiej kolejce na wszelki wypadek ustawić jeszcze, wiesz, zanim urodzę, nie? Można odwołać. E, zawsze można odwołać, no. oczywiście. Ale jakby co, to już tam mam zapukowane. Wiem, że tam, którą się momencie wskoczę, będę mogła to przegadać, nie? Mm więc oczywiście że to jest bardzo ważny kierunek i my musimy mieć tego świadomość, że po prostu ja mogę po to sięgać, nie? Niezależnie od tego czy jestem matką, nie matką, wiesz, po prostu to jest no boli mnie ząb i do tak? Nie no, najpierw, chodzisz, no nie no, najpierw, tam, najpierw trochę chodzisz, najpierw trochę chodzisz i sobie tłumaczysz, że wcale cię nie boli, że tak. wcale nie jest tak źle i tam inne, i inne osoby też mają bolące zęby, a tak nie No ale, nie ale może przejdzie, no może, no, wiadomo, albo, że, albo może przejdę, przejdzie, tak. może akurat się uda tak, że może przejdzie, no bo czasami przechodzi, no ale nie przechodzi i w pewnym momencie idziesz. Tylko, tak. że o ile o ten ból fizyczny jesteśmy w stanie trochę e, zadbać, to myślę, że... No, ale jak już dojeżdżamy do momentu, że trochę nie bardzo możemy się ruszać, mm. to tak. Ale nie bierzemy pod uwagę to, że psychicznie też dojeżdżamy do momentu, w którym nie możemy no, się ruszyć. Tak. I, I czasem jest już bardzo późno i, i bardzo źle. Mm. Znaczy nigdy nie ma złego momentu na to, żeby sięgnąć po pomoc. Lepiej oczywiście sięgnąć wcześniej niż później, ale żeby sięgnąć po nią wcześniej, trzeba też mieć właśnie świadomość tego, że ma się prawo do różnych słabości. Tak, oczywiście, no to jest też taki bardzo duży aspekt wiesz, tego, że to jest po prostu temat niezaopiekowany, tak wiesz, systemowo, nie? No bo jak masz taką sytuację chociażby materialną, że jest, że jest to dla ciebie temat, żeby sięgnąć po takie wsparcie, no to jak masz do wyboru pójść sobie profilaktycznie na kilka spotkań z terapeutką. Nie? Albo, yy, albo ogarnąć takie wydatki, które no, wydają się pilniejsze, nie? bo są po prostu takie wiesz, życiowo pilne, no to mało osób się zgłasza nie? Na, do, na takie profilaktyczne spotkania. A gdyby to było systemowo załatwione, no to, no to on, no, wiesz, po prostu tak jak, nie wiem, szkoła rodzenia jest opłacana przez tę gminę, prawda? Uh -huh no to dokładnie tak samo powinny być opłacane po prostu wizyty. Y, spotkania z psychologiem okołoporodowym. Albo rozszerzona jakaś reforma szkół, y, szkół rodzenia, bo owszem, nauczysz się oddychać tak, na szkole rodzenia, mniej więcej się dowiesz mm. no, tak. o co tam z tym porodem, czego możesz się spodziewać y, w zasadzie się, wszystkiego. I nauczysz się przebrać dziecko. I nauczysz się tak, przebrać się, dziecko, nie? ale nie, y, nie nauczysz się absolutnie niczego innego. Nie nauczysz się tego, że masz y, y, prawo do uczuć takich i y, innych, że... No wiesz, Gosia, to jest szkoła rodzenia. Tak. Nie? To jest znowu w takim trendzie, że my się koncentrujemy bardzo na tej osobie, która jest w ciąży. Aha, bo, no tak, bo ona ma urodzić, wydać dziecko na świat i reszta, resztę mamy w dupie, no bo ona zwiększyła populację. A co ona tam serczuje? No, no, za dwa razy wpadnie do ciebie położna na mhm. patronażową. Ale też, żeby tam pomóc przewinąć, albo pomóc z laktacją. Tak, tam, to znaczy, oczywiście tam są y, pytania o twoje samopoczucie, mhm. tak? Jest, jest to zapisane w standardach opieki okołoporodowej, że tam dostajesz do wypełnienia y, skalę depresji i tak dalej, no ale y, ja się spotykam z położnymi i generalnie to wygląda tak, że no nawet jak tam coś wychodzi w tej skali takiego niepokojącego, no to co z tym zrobisz? No zostanie w tej ankiecie. No zostanie w tej ankiecie, bo nie masz tej osoby nawet gdzie skierować, możesz tam widzieć parę, nawet jak sobie sama to ogarniesz, nie, jako położna, bo przecież nie ma takiego jakiegoś, nie wiem, centrum informacji o opiece okołoporodowej, jakiegoś, nie wiem, rządowego czy ministerialnego, to, no to jak nawet jesteś na tyle sprytna, że tam sobie znajdziesz te, te jakieś specjalistki i tak dalej, tak dalej, no to najczęściej te osoby po prostu nie mają terminów. Nie? Najczęściej zostawiasz tą osobę, która jest w połogu, doświadcza bardzo jakichś trudnych emocji i powinna zostać zaopiekowana. Po prostu się to należy. A musisz ją zostawić po prostu z tym, z czym jest, i, bo ona się może co najpierw w kolejce ustawić i za pół roku sobie z kimś o tym pogadać, nie? Yy, więc to jest systemowo zupełnie niezaopiekowane. Yy, ale yy, no tak, no. Czy ten mistyczny poród może... To nie jest to słowo, które mi przychodzi do głowy, jak myślę o porodzie, ale dobra, no dawaj. No właśnie, on jest, wiesz, takim hmm? Tak, misterium, tak. naprawdę Tak, y, może się po prostu zamienić w PTSD. Znaczy, można mieć e, traumę po porodzie, taką jak po jakimś bardzo przykrym e, wydarzeniu e, w życiu, po wypadku, po, po sytuacji takiej hardkorowej. ona, On może się za, zamienić właśnie w takie, e, w taką sytuację emocjonalną, która, która jest te, PTSD. Oczywiście, że tak, zespół stresu półrazowego no. po porodach jest faktem to się dzieje. Yy, mało tego, yy, sam poród może być traumatyczny, ale traumatyczne mogą być, do, mogą być też doświadczenia na przykład na oddziale yy, takim poporodowym, położniczym. I to jest duży temat i to jest przerażający temat. Nie? Yy. Są organizacje, które próbują o to zadbać. Jest Fundacja Rodzić Po Ludzku, która wykonuję ogromną robotę na rzecz tego, żeby no właśnie można było rodzić po ludzku w tym kraju. Ale tej roboty jest nadal bardzo dużo. Zobacz sobie raport y, na temat tego, jak traktowane są osoby po poronieniu w polskich szpitalach. No to po prostu, że jestem osobą, która i rodziła w polskim szpitalu, i roniła w polskim szpitalu i no jakie czytam te raporty, które są, wiesz, znowu minęło ileś tam lat, Yy, I czytam te raporty, takie wiesz, aktualne, bo w, w dokładnie rok, yy, rok temu, w lutym 2021, mm -hmm. taki raport się pojawił w raportniku. No to wiesz, że ja po prostu najpierw potrzebuję, najpierw to czytam, potrzy, po, potem potrzebuję yy, czasu dla siebie, żeby to wiesz, wypłakać, i dopiero potem idę do swojej pracy, nie? No właśnie, po yy, poronieniu, o którym bardzo często na przykład nikt nie wie. Yy. To jest e, sytuacja, którą nosimy w sobie. Nikt o tym nie wie, na przykład wie tylko partner. Jeszcze nie powiedzieliśmy rodzinie czy coś takiego. Mhm. E, I to też nie jest zaopiekowane, absolutnie nie. No, w standardach opieki okoporodowej jest zapis, że masz prawo do kontaktu z y, psychologiem, y, albo z księdzem. Y, jeszcze na oddziale szpitalnym. Y, natomiast po pierwsze to... Naprawdę, nie zawsze jest moment, kiedy Ty już chcesz o tym rozmawiać. Po drugie, to naprawdę nie zawsze jest tak, że ta osoba, która przychodzi, to jest ta osoba dla Ciebie, właściwie, z którą Ty chcesz o tym rozmawiać. Po trzecie, no, to nie jest tak, że wszystkie ronimy na oddziale szpitalnym. Tak? A po czwarte, jak pokazuje raport, no, zalecenia sobie, a rzeczywistość sobie, w większości oddziałów w Polsce nie ma tych psychologów. Oczywiście znowu tutaj w kontekście tego raportu została wprowadzona zmiana, i jest taki zapis, że, że powinien być ten psycholog dostępny na oddziałach położniczych. No ale najczęściej to jest taka osoba, która gdzieś zaopiekowuje kilka oddziałów, która jest dostępna no, co to jest tylko go... przez jakiś Pół kawałek czasu. psycholog tak. na oddziale. No. No. A dalej? No to, to jest, wiesz, co to jest? No to jest tylko, że odhaczamy w papierach, mhm. że było, tak? To jest temat, który jest otoczony milczeniem, nawet właśnie w życiu kobiety, w życiu partnera. Poronienie? No, często zależy. To zależy. Jest to, że, to zależy. No, że może być otoczony totalnie milczeniem, że o tym się nie mówi głośno. Już nawet nie, nie wspomnę o, o aborcji, bo tutaj mhm. raczej z wyboru się nie mówi o tym głośno, bo nigdy nie wiesz kogo, nawet przy tym no tak, obiedzie, szczególnie, szczególnie w Polsce. Tak, no? przy obiedzie tak. rodzinnym możesz spotkać. Mhm. Nie? Wiesz, no ile tak naprawdę, ile par, ile, ile osób, ile doświadczeń, tyle, tyle sposobów przeżywania tego, nie? Są osoby, które mają potrzebę, żeby o tym gadać. Są osoby, które mają potrzebę, żeby o tym nie gadać. Są osoby, które mają potrzebę się tym dzielić z bliskimi. Są osoby, które mają potrzebę, żeby się tym dzielić też z innymi osobami, bo łatwiej im jest też swoje doświadczenie jakoś pomieścić, kiedy czują, że mogą z tym zrobić coś takiego, co będzie wspierające dla innych. Ale też na przykład czują, że nie są same na świecie, żeby nie tylko im się tak, to stało. To nie? jest super ważne. No. W ogóle, jak sobie myślę o takim okresie okołoporodowym, to bardzo często tego nie doceniamy, no właśnie myślimy o tym wsparciu takim profesjonalnym że ja powinna pójść do psychologa do psychiatry, do psychoterapeuty a zupełnie zapominamy o tym, że istnieje też bardzo dużo takich opcji mniej formalnych albo niekoniecznie jeden na jeden czy na przykład jakichś opcji grupowych piękną rzeczą są grupy wsparcia one mogą być prowadzone przez psycholożki, mogą być prowadzone przez dule mogą być prowadzone po prostu przez wiesz, mam mamy Mm. I, yy, I to jest jakaś piękna sytuacja. Ja prowadzę takie grupy, one się nazywają Czułe Wojowniczki i mam takie poczucie, że to naprawdę, znaczy mam takie poczucie, ale mam też takie, takie zwrotne informacje, że to jest naprawdę coś, już takie bycie w takiej grupie kobiet o podobnym doświadczeniu, ale jednak różniącym się, mm, ale które są mniej więcej w podobnym momencie tego swojego macierzyństwa, Mhm. że to jest niesamowicie budujące, że, wiesz, że my potrafimy wygenerować jakąś taką całą masę wsparcia dla siebie, które wcale nie musi być, wiesz, od profesjonalisty, od profesjonalistki, tylko którym, którym możemy siebie nawzajem. Też drugą matkę, nie? Tak, oczywiście, no. że tak. Ja taką, e, mam takie dwie e, przyjaciółki, i y, jedna z nich niedawno urodziła drugie dziecko i to było w takiej super ekstra szczerości. Mimo tego, że jakby ja nie zostałam tam odtrącona na tym Whatsappie, nie? bo one mają dzieci, ja, ja nie mam. Mhm. Ale ja w ogóle dowiedziałam się, o co chodzi z tym połogiem. Jakby ta przyjaciółka, e, ponieważ znamy się od lat, ona nam pisała wszystko nie? i, i i kurczę, no idziesz sobie na spacer do parku, no to się uśmiechacie, tam zajrzycie no jak tam się chowa, chowa, ale wiesz, żeby tak powiedzieć, drugiej koleżance, stara, ja po prostu wariuję, wszystko mnie tak boli. No to nie bardzo. nie. A to jest mega ważne. To, 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 tak. to tak jak w jednym podcaście mówiłaś, to słowo na P. Nie? Tak. To jest brzydkie słowo na brzydkie. P. Brzydkie słowo na P i brzydkie takie kurcze rzeczy się dzieją, tylko że. Jezu, to jest ciało, to jest, wiesz, fizjologiczne, to się nie, nie wzięło z kosmosu, Kurczę, w ogóle nie? Wiesz, ja jestem zawsze w takim, yy, w takim zadziwieniu, że jak to jest, że poród jest taki, no tak. właśnie, nie, mistyczny no. w ogóle, cud narodzin, nie? zobacz, cud narodzin, tak. a potem yy, parę godzin później jesteś już w takim... możesz tak. może takie <laughs> i takiego kaca. to jesteś już w takim połogu, że wiesz, że, że to już jest takie... Nie? Że, że, że to już są tylko odchody połogowe no. i, i wiesz i hormony ci tam psują nastrój, nie? Ale to, to, jak to się to udało, udział, że, żeby to tak no, rozdzielić, no. nie? Znaczy ta, znaczy ta nieświadomość i ta tajemnica mm. wokół połogu e, też e, może wpłynąć na późniejsze doświadczenie, nie mówię późniejsze za 15 lat, tylko to mm. są kwestie tygodni, to może wpłynąć na to samopoczucie i dojście do tej depresji porodowej, że to, co się działo w ogóle z moim ciałem, nikt mm. mi o tym nie powiedział, że tak, tak. to będzie będzie wyglądało. I ja się czuję teraz coraz gorzej, coraz fatalnie. Już nie mówiąc o tym, że sobie wejdę na Instagram i pooglądam te piękne laski. Jak tam laski. inne A wyglądają ja po w połogu, nie? A ja leżę po prostu goła w tym łóżku, tak. bo bez sensu się ubierać, tak. bo albo się zachlapię mlekiem albo coś tam. Yy, tak. No tak. I oczywiście, że, że, że a do tego jeszcze dodaj, że to nie jest tak, że ty sobie po prostu leżysz i tam twoje ciało coś, tylko, że tu się już zaczyna, znaczy zaczyna, ono się kontynu kontynuuje. No. Ta y, bardzo taka, wiesz, y, bliska, fizyczna relacja z tym twoim dzieckiem. W tym jest jeszcze ta twoja osoba y, partnerska najczęściej. jest dalsza relacja chwilowo i sorry? Albo nie, wiesz, no. różnie, ale nie, że jakby wszyscy jesteśmy w takiej jakiejś ogromnej po prostu zmianie i mamy wszelkie prawo, żeby oprócz doświadczania tego swojego ciała, tej swojej fizyczności, yy, doświadczać też bardzo tej swojej emocjonalnej części, gdzie jest dużo takiego, wiesz, lęku, nie? Że wiesz, jak to obsługiwać teraz, dopóki się działo w brzuchu, to... To jakoś było, nie? Trochę łatwiej, powiedzmy. W tym porodzie takim zmedykalizowanym, no to generalnie wiesz, dostajesz jakoś polecenia co robić. I jeszcze jak jesteś na oddziale w szpitalu po porodzie, no to tam powiedzmy, że jak masz taką w miarę dobrą opiekę, to ktoś tam do ciebie zagląda co jakiś czas, możesz o coś zapytać, masz ten guzik, żeby tam nacisnąć, nie? A potem lądujesz w domu i w tym połowie jest tupę, guzik. Nie? gdzie jest ten guzik, gdzie jest tutaj wyjście ewakuacyjne. Ym, więc tam no znowu, nie? Jesteśmy przy tym, że nam się bardzo dużo rzeczy gdzieś nakłada na warstwie. No i, i po prostu to jest taki moment, że rzeczywiście, jak mamy. Tylko taki obraz, że będzie super i pięknie i w ogóle, nie, że jakoś po porodzie to w zasadzie te kilka tygodni to jakoś tak jest wycięte z tej społecznej narracji, więc ja ja mogę mieć też, też tak wycięte nie, z tej świadomości. Nie, No na Instagramie masz pierwszy spacer, stópkę tam ktoś wrzuci. Tak, 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 że tam jakby, że po tym porodzie to głównie właśnie chodzisz na te spacerki tak. od razu tak. i w ogóle to dziecko śpi na tych spacerach. nie? a ty tam sobie, nie wiem, słuchasz podcastów mm -hmm. i, i tam odciskasz te stópki i nie wiem co, nie? I, i przyjmujesz prezenty gości. W ogóle i to jest wspaniałe, tak? Więc jak masz y, takie wyobrażenie, no to potem ten połóg jednak zasadniczo się może różnić, tak? Ja nie wiem że się u każdego różni, bo pewnie są osoby, które, które w taki sposób tego połogu doświadczały. Nie znam, ale może są i jakoś i y, w porządku, tak? No, ale jak mamy taki duży rozdźwięk, no to to też może prowadzić właśnie do tych znowu myśli, nie? które są takie, no co ja robię nie tak, że ja nie mam tak jak inne, nie? że to nie jest takie piękne i wspaniałe, jak mówili, że będzie. Yy, nie wiem, ja w ogóle jestem bardzo blisko takiej myśli, że to jest super potrzebne, żeby w ogóle ten połuk, no już nie wiem, włączyć w to misterium powiedzmy, uh -huh. nie? że jak jesteśmy w stanie o porodzie pomyśleć w taki sposób, że on może być jakoś dobry, że on może być taką sytuacją, że są takie narracje, tam, nie wiem, błękitny poród, czy tam, y, czy jakieś takie nawet orgazmiczne porody, tak? Że jakby potrafimy gdzieś już łapać taką narrację, że ten poród może być jakoś dobry, że jak my jesteśmy w tym porodzie zaopiekowane, mamy tę swoją położną, dulę, bliską osobę, która niekoniecznie musi być partnerem, który tam, nie wiem, mdleje, nie? Tylko, tylko, że to może być na przykład moja przyjaciółka, matka, siostra, osoba, z którą ja się dobrze czuję, tak? I która jest dla mnie wsparciem. My potrafimy jako rozważyć, nie wiem, porody domowe, dowody, że już zaczynamy gdzieś iść w tę stronę, że ja mam prawo przyjąć taką inną pozycję, że, że zaczynamy te porody dla siebie odzyskiwać, nie? jakie mam poczucie. No oczywiście, że to jest nie zawsze możliwe, bo ja, ja mieszkam w takim mieście, w którym nie ma jakiegoś fancy szpitala, gdzie są takie świadome położne i w ogóle i, i domy narodzin, i tam nie wiadomo, co jeszcze. I nie ma położnej, która się podejmie porodu, o, o, przyjęcia porodu y, domowego i tam i nie ma wanny na porodówce, y, nie? No to, y, to trochę nie mam wyboru, ale, y, ale zaczynamy te porody odzyskiwać dla siebie w taki sposób, że Mamy świadomość, że one mogą być też takim miejscem, gdzie my jednak mamy jakąś decyzyjność, jakąś, jakąś sprawczość. I moje doświadczenie jest takie, że jak sobie odblokujemy to, to nagle się okazuje, że to jest możliwe, że, że nawet jak nie idzie po naszej myśli, nawet jak nie jest idealnie, no bo mówmy się, rzadko jest w ogóle cokolwiek, że rzadko cokolwiek w życiu jest idealne, to my i tak jesteśmy w stanie z tego, poro, tego porodu, porodu doświadczyć jako takiej sytuacji bycia sprawczą. Nie? Ja bym bardzo chciała, żebyśmy to zaczęły rozciągać na połóg, nie? że zobacz znowu, jak ja będę w tym połogu zaopiekowana, jak ja będę miała swoją położną, dulę, przyjaciółkę, y, tę osobę partnerską, która mnie też będzie wspierać i tak dalej, jak, y, to ja będę w stanie przez ten połóg przejść w taki sposób y, lepszy dla mnie, i dzięki temu zaopiekować te, te trudne emocje, które się mogą pojawiać. Tak? Że jakby, jeżeli jak, na poród patrzymy jako na taką sytuację nie wiem, otwierania się, to na połuk możemy patrzeć jak na sytuację zamykania się. <noise> nie? I że to też przecież może być element tego procesu akceptacji też siebie. No tak. No. A, to, a to, nie, brakiem akceptacji to można sobie narobić naprawdę. No tak. Dużo szkody Żeby warto się przełączyć w taki tryb, dobra, to ja siebie poobserwuję, się czule sobą zaopiekuję, pozwolę innym się sobą czule zaopiekować i wtedy jest szansa, że zrobimy przestrzeń na te trudne emocje, które się pojawiają. No bo się pojawiają kurczę, bo mają prawo się pojawiać, my mamy prawo je czuć, nie? Nie ma złych emocji, tylko są trudne i przyjemne. Nie? No tak. Nie ma złych i dobrych. No, no tak, nie, one wszystkie są o czymś. Więc y, jak na to zrobimy miejsce i trochę ten połóg zaczniemy włączać też to nasze doświadczenie, w którym możemy być sprawcze, a na pewno potrzebujemy być zaopiekowane, no to jest szansa na to, że też y, no nie będziemy dochodzić do tego miejsca, w którym w którym mamy już depresję, w którym potrzebujemy już profesjonalnego wsparcia, potrzebujemy wejść w leki i chodzić na psychoterapię itd. Tak nie ma w tym nic złego, tak? ale możemy próbować robić takie rzeczy, dzięki którym możemy nie dojeżdżać do tego punktu po prostu. No, i, i, i trochę sobie zmienić algorytm na Instagramie w sensie trzeba, nie? Chyba te wywalić kąty. ten Instagram. No. <laughs> Obserwować tam 4-5 kont, które tak. dają taki, takie treści, które y, mnie budują, nie? Bo to też jest jakiś temat. Mhm. Zobacz, co, co my robimy w połogu mhm po prostu wiesz prawdziwe babki karmisz, na Instagramie, tak? no, to, to, karmisz to dziecko no. po prostu 18 godzin na dobę no i w zasadzie bardzo często jedyne co tam możesz no to tam sobie no tak. tak robimy to bardzo nieświadomie nie? a tam są piękne falbanki tak. e, odrysowane, wszystko jest, tak. makijaż i Oczywiście tak nie tylko, nie? Są no różne, są różne profile. Ale w mniejszości, nie? Gdzieś one tam ci wyskakują. Zresztą też lubimy patrzeć na to, co jest ładne, a tym się doujemy. No nie lubimy mhm. oglądać brzydkich rzeczy. Chociaż jakbyśmy pooglądały kobiety, które też nie są w najlepszej kondycji życia tak. chwilowo, nie mają figury e, syreny, tylko są naturalnymi kobietami, to może byłoby nam jakoś łatwiej. Ej, ona też tak ma, nie? No. To nie tylko y, ja po prostu mam brzuch, bo przed chwilą urodziłam dziecko. No. Teraz mam taką myśl, że y, nagle bycie, y, bycie osobą taką, wiesz, żywą, to jest, równa się bycie brzydką, nie? No mhm. w ogóle się na to totalnie nie zgadzam. Nie mam takiego poczucia. że ja, W sensie nie, nie zgadzam się na to definiowanie, co jest ładne, mhm. co jest brzydkie, nie? Nie zgadzam się z tym. Każdy z nas chodzi. jest ładny. Jeden ma cerę naczynkową, drugi ma cerę porowatą, a trzeci ma filtry na Instagram. Sorry. No, zdarzają się czasami laski, które mają taką ładną, porcelanową cerę. No ale to nie moja no wina, że ja tak nie mam, no. No, jakby, no oczywiście, że tak. No, są osoby, które wiesz, wciąż tyją 5 kg, a potem, a potem. A, a potem mają piłeczkę. Nie? Tam, nie? A Są takie, które. No i super. No, no i jakby i, potrzebujemy też wyjść z takiego kawałka, w którym my się decydujemy, co jest fajne, co jest niefajne, nie? To jest nasze. To właśnie, co my mamy i czego doświadczamy, jest nasze. Tak, I mamy tak do tego prawo. Myśleć nie? sobie po prostu, trzeba, a pocałuj mnie w dupę tym komentarzem cały czas. Nie? Może, może nie mówić, chociaż sobie mać, ale komentowanie w Dupę no. mnie pocałuj. No. Ja teraz... Ty tak masz? Tak. Ktoś? Kto ci tam tak komentuje? Bo to już od nie, na początku nie. też mówiłaś o tych komentarzach. Wiesz, co? Y komentują XYZ, nie? Że tam a. trochę, ale potem sobie mam, myślę sobie, ej, ja tej osoby w życiu nie spotkam, ona nie ma żadnego wpływu na moje życie, ja z nią nie przebywam, nie żyję, nie otaczam się nią, nie mieszkam z nią. Mam ją w dupie. Mm. I ona też mnie powinna. Skoro tego nie robi, to znaczy że ona ma problem. Więc z komentarzami, wiesz, mam okay. gdzieś, nie? Ja mam y, taką, ja zawsze zachęcam, żeby sobie sprawdzić, a co ty na ten temat myślisz, nie? Czy ty się z tym zgadzasz? No. Nie, tak już też, tak No sobie... i oczywiście tam czasami jest taki kawałek, że tak, zgadzam się. No. Nie? jak ktoś mi napisał, że jestem do dupy, to mnie to rusza, bo ja się z tym zgadzam tak głę, głębiej. No ale to wtedy można nad tym pracować, nie? Bo to jest jakiś nowy tak. zestaw przekonań. Ciężka to tyrka, ale, ale przynosi owoce. Dziękuję Ci bardzo, że sobie y, pogadałyśmy o zupełnie czym innym niż ustaliłyśmy. Nie no, prawie. Wokół, wokół depresji się y, krążyło. Cudownie się Ciebie y, słucham. I też ze względu na Twój y, piękny głos. Cudzie cudownie się na Ciebie patrzy. O, rzadko sobie babki tak mówią. Jesteś fajną, piękną, mądrą babką. Y, no i, i chciałabym jeszcze się kiedyś z Tobą tak spotkać. Może jak już będę w tej poporodowej... <noise> albo nie dopuszczę <noise> do niej. Tak. Słuchaj, w przedporodowej rzeczywistości w przedporodowej. też się żeby spotkać. Nie? No tak. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że podobał Wam się e, odcinek, bo jeszcze w farbowaniu życia o depresji poporodowej e, nie mówiłam. Ale jeżeli Wam się e, podobało, albo na przykład chcecie e, więcej, albo żebym bardziej szczegółowo e, porozmawiała, albo przestała opowiadać o sobie i zadawała wreszcie pytania, to też napiszcie komentarze e, i wezmę je wszystkie pod uwagę, albo nie. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.